oddaję Państwu dzisiaj do rąk podręcznik Zdrowie świn, prewencja i terapia. Ten podręcznik jest moim niestety prawdopodobnie ostatnim podręcznikiem, który napisałem i specjalnie staram się uwypuklić zagadnienia związane z dobrostanem zwierząt, z bioasekuracją, te zagadnienia, które w poprzednich dziesięcioleciach pomijaliśmy, bo wierzyliśmy przede wszystkim w antybiotyki i szczepionki. Dzisiaj wiemy, że by produkcja była konkurencyjna, musimy chronić zwierzęta przed zakażeniami, obniżać potencjał zakaźny, a to możemy zrobić tylko poprzez bioasekurację. By zwierzęta wykorzystywały swój potencjał genetyczny, muszą żyć w warunkach dobrostanu. Pamiętajmy, to są słowa kluczowe dla konkurencyjnej w skali europejskiej produkcji.